To jest kondycja demokracji w Polsce. Ona, można powiedzieć, że pod wieloma względami, bo zastanawia się wszystkich parametrów, sytuacja Polski jest dobra. Ale co z tego, kiedy przy bezrobociu 14% i przy stosunkowo dużej liczbie ludzi, co z tego, że średnia zarobku w Polsce jest 3300 zł, to jest niemało, to jest średnia. Że co do wolności, to tej wolności moim zdaniem jest za dużo, a nie za mało. Tej wolności jest, właściwie każdy ma, nie ma żadnych ograniczeń. Każdy ma paszport, może wyjechać gdzie chce, mamy wymieniane pieniądze. Są wszystkie możliwe książki w księgarniach, od poważnych rozpraw naukowych na wysokim poziomie, Bullocka, Overego, mówię o historycznym, bo oczywiście są inne całe obszary, o bardzo Bivera, Davisa, o bardzo, bardzo poważnych pracach, ja w tym obszarze się dobrze poruszam, do absolutnych jakichś skandalicznych opracowań typu Hitler twórcą Izraela, kto jest Żydem w Sejmie i w Senacie i tak dalej, do jakichś zupełnych predni, ponieważ nie ma cenzury, więc każdy może za własne pieniądze wydać książki i napisać oczywiście wszystko. Są mamy książki zaprzeczające teorii ewolucji, podważające, no, że tak powiem, chrześcijański charakter Polski, no wszystko. Ale dla człowieka, który ma emeryturę około 1000 zł, który nie może wykupić lekarstw, dla niego te wskaźniki są bez znaczenia. On mówi, dobrze, ja mogę kupić książkę o Katyniu, ja mogę wyjechać za granicę, założyć partię polityczną, bo mnie to nie obchodzi, ja nie mogę lekarstw wykupić. To jest oczywiście wyzwanie i to jest wielki problem. Nie jest prawdą, że w Polsce kontrasty są większe niż gdzie indziej. Były na ten temat artykuły, jest cała publicystyka, są całe wskaźniki, bo to nie jest takie proste mierzenie kontrastów społecznych. Oczywiście bardzo łatwo powiedzieć, ilu w Polsce jest ludzi z wyższym wykształceniem. Bardzo łatwo powiedzieć, jaki jest przyrost naturalny. Łatwo jest podać PKB, bo to jest proste, ale zmierzyć kontrasty społeczne jest trudne, ale też to się da zrobić i z tego wcale nie wypadamy tak źle, ale w odczuciu społeczeństwa Polska jest krajem wielkich kontrastów i nierówności społecznych. I oczywiście politycy, a przede wszystkim politycy partii rządzącej, czyli my, którzy siedzimy przed państwem, mamy jako jedno z podstawowych zadań przekonać społeczeństwo do tego, po pierwsze, przekonać społeczeństwo do tego, że skala nierówności społecznych, chociaż jest irytująco duża, to jednak nie jest taka, żeby mówić o Polsce, że to jest kraj w ogóle, no, który zmierza do jakiegoś wewnętrznego konfliktu, rozdarty konfliktem. Nie jest tak. I druga kwestia, jeszcze ważniejsza, trzeba przekonać społeczeństwo, że nie ma dzisiaj ekipy politycznej, że nie ma dzisiaj partii politycznej, nie ma ludzi, którzy są zdolni przejąć odpowiedzialność za Polskę. Ludzie, którzy krytykują Platformę i formułują twierdzenia absurdalne o dwóch wybuchach, o trzech ocalałych w Smoleńsku, i to wszystkie, cała ta retoryka, której nie będę powtarzał, ci ludzie są zdolni, żeby Polskę podpalić. To oczywiście znakomicie im to wyjdzie. Ale żeby Polskę budować i żeby utrzymać pokój społeczny i rozwój Polski, do tego zdolni nie są.